Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy po pokazie przedpremierowym filmu Mowa ptaków w reżyserii Ksawerego Żuławskiego i chcę powiedzieć, że wspólnie z Państwem jesteśmy pierwszymi widzami tego filmu w Polsce, który wczoraj, czyli w sobotę, czyli w piątek 20 września miał swoją premierę na festiwalu. Niefestiwalowymi widzami. Niefestiwalowymi, ale w sensie repertuarowymi, tak? Mhm. Jesteśmy wspólnie. Jest z nami Andrzej Kompa, zacznę formalnie doktor Andrzej Kompa, choć znamy się z ćwierć wieku, chyba się znamy, będzie. I zaprosiliśmy dzisiaj wspólnie z Agatą Wilską, z którą realizujemy seans psychologiczny, Andrzeja, nie dlatego, że jest historykiem i pracownikiem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, nie dlatego, że jest tam prodziekanem do spraw jakości, nie dlatego, że jest po prostu mądrym i wrażliwym facetem, ale po prostu dlatego, że film Mowa ptaków zawiera wiele płaszczyzn i kontekstów. Jak myślę sobie o tym, z kim chciałbym porozmawiać o tym filmie w ramach takiej rozmowy trochę rzeki, trochę powymieniania się interpretacjami, porozmawiania również z Państwem o Państwa wrażliwościach i odbiorach tego filmu, w różnych w całym spektrum emocji, być może od gniewu przez obojętność do radości, kto wie, to tak myślę sobie, że obecność Andrzeja dla mnie osobiście to właśnie obecność najlepszej osoby, z którą można o różnych płaszczyznach w ramach takiej wrażliwości na sztukę, kulturę porozmawiać. Dziękuję. Tak myśleliśmy, ja tak czuję się w ogóle, że będę musiał rotować, skrętoskłony robić. I chcemy Państwa również przywitać. I na początek zwykle mamy taką formułę, że wspólnie z gościem czy gośćmi rozmawiamy sobie w filmie. Na kolejnym etapie zapraszamy zawsze Państwa do tego, żeby się włączyć do rozmowy. Natomiast myślę sobie, ze względu na, jak patrzę na 3 sezony filmów, które wspólnie to oglądamy, na Mowę ptaków jako film, który z mojego punktu widzenia nie mieści się w jakichś kategoriach, chyba że się mylę, Was nie poprawicie gatunkowych, to też zachęcamy Was od samego początku, żebyście się włączali i włączały aktywnie. Mamy książkę jako bonus foto historię Łodzi, też w kontekstach filmowych. No i co, tak tytułem wstępu rozgadałem się, monologując na początek. To co, zapytam Państwa na początek. Z jakimi jesteście teraz emocjami po filmie? Nie, ja jestem ciekaw po prostu, czy ktoś zobaczył ten film po raz drugi. Jakie są jego wrażenia? Aha. Ja przykładowo wczoraj widziałem film Parasite, to zdobył Złotą Palmę po raz drugi i w ogóle nie urosło, ani nie opadło. Czyli a ten film jest tak wielowymiarowy, że rozumiem drugie, czy trzecie podejście do niego może być bardziej interesujące niż to pierwsze i kluczowe, prawda? No. Więc nie wiem, czy ktoś z Państwa obejrzał po raz drugi ten film? My oglądaliśmy. Tak, drugi raz oglądaliśmy ten film. My się chętnie też podzielimy, tak? Ja mówię, w sumie chętnie się podzielę, natomiast jak zaczął Pan i mówi o innym filmie, o Parasite, to myślę sobie, że Mowa ptaku może być takim filmem, który można, zresztą nawet myślę, że zbyt szybkie obejrzenie i ocenienie tego filmu mogłoby być nawet może zbyt odważne, bo to jest taki film z mojego punktu widzenia, który można sobie smakować i do niego wracać i różnym elementom się przyglądać, tak sobie myślę, niczego jeszcze nie sugeruję, tak? Ale też wracając do pytania Agaty, bo Pan troszkę przełożył chęć posłuchania tego, jak to z naszej strony wygląda, też zachęcam, żebyście się Państwo na gorąco podzielili, tak? My się nie uchylamy, tylko zostawiamy siebie na później. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że strasznie się tym podobał głównie przez to nowofalową formułę tego filmu. I w tych momentach najbardziej impresyjnych, bym powiedział, on mi się podoba najbardziej. Takich barokowo-impresyjnych. Mhm. I myślę, że nikt takim językiem nie przemawia teraz. Nie wiem, czy w ogóle, a na pewno w Polsce, tak. No bo to Pan powiedział, że ciężko zaklasyfikować ten film, ale to jest ewidentnie, może powiedzieć, że to jest żulowszczyzna, prawda? Mhm. Bo jakieś nawiązania też są ewidentne tutaj, jeśli chodzi o nie mówię tutaj nawiązania w filmie, ale mówię o samej formie do tych filmów Andrzeja Żurawskiego, jak byłem z lat 80. Więc
To po pierwsze, strasznie mi się podoba forma tego filmu i uważam, że film jest bardzo odważny. No i autorski, ale udany autorski, czyli... A co jest ważnego dla pana? Bo będzie pan, że bardzo ważne. Co dla pana ważnego jest? Mówię forma, po pierwsze, że forma bardzo nowofalowa, tak? Czyli dużo eksperymentu i ten eksperyment był udany moim zdaniem. I w tym momencie, kiedy ten film był jakoś tak wewnętrznie się galwanizował, czyli przyspieszał i był coraz bardziej dynamiczny i coraz bardziej awangardowy, w tym momencie najbardziej mi się podobał. Ale mówię, to jest film tak wielowymiarowy, że jeszcze raz chętnie bym go obejrzał. Nawet teraz. Może nie, może jutro. No to można bilety nabywać na kolejne seansie, na kolejne seanse w barze Bodo oczywiście. Tak? A też słyszę, że pan zwrócił uwagę też na taką estetyczno-formalną, tak? Warstwę filmu. Okej, okay, dziękuję bardzo. Jakie emocje? Czym chcecie się państwo podzielić? Na gorąco zupełnie. Traktując też, dlaczego o tym mówię? Bo też być może słyszeliście państwo o takim teście psychologicznym plam Rorschacha. Tak? Czyli słynne kleksy, które daje się na kartach i pyta się osobę, która jest po drugiej stronie w tym teście, co widzi w ramach tych plam. I też zachęcam do tego, żebyście w takiej nieskrępowanej formule podzielili się, co wy zobaczyliście w tym filmie. Tak? Czym jest mowa ptaków dla was? Dla mnie ten film, nie wiem, czy to jest jakaś opinia, ale mogę podzielić się takim swoim wrażeniem, że to jest zupełnie, nie wiem, nie mam zdania, że tego filmie nie mam. Zupełnie tak nie wiem, przytłoczył nazwę tego wszystkiego, kontekstu, właśnie odniesień, ta forma, że nie mam tak często w kinie, ale tutaj rozmawialiśmy, to mi się kojarzy z takimi emocjami, jakie miałam w filmie Climax, że byłam tak zbombardowana tym, że dopiero tak wracał do mnie ten film i myślę, że z tym będzie tak samo. Czyli tak trochę się musi przetrawić, odłożyć w czasie też, tak? Żeby móc coś więcej powiedzieć na ten temat. Tak? Czyli jakiś rodzaj konsternacji, zmęczenia? No takiego przytłoczenia. Przytłoczenia. Czym jeszcze jesteście państwo po projekcji? Ja myślę, że to kluczowe jest oczywiście Andrzej Żuławski, bo jestem też w trakcie książki o nim, tej najnowszej. I właściwie zupełnie inaczej to można spojrzeć na ten film, znając książkę i nie znając książki. I nie wiem, czy to się zgodzicie, że to jest tak trochę, że... Ja to rozumiem tak, że Ksawery nie nakręciłby tego filmu, gdyby nie było Andrzeja, gdyby Andrzej nie zmarł. Andrzej Żuławski, ale nie chodzi o scenariusz, tylko mówię o jakąś taką odwagę reżyserską. Z książki to wynika, że to była taka osoba, która... że to było trochę kajdany i kazamaty tej całej rodziny. Znaczy on ustawiał rodzinę pod siebie całkowicie i ludzie nie mieli odwagi trochę w rodzinie przeciwstawić się jemu. I tak sobie pomyślałem teraz, że być może ten film został tylko nakręcony. To jest takie podwójne dno trochę i taki podwójny koziołek. Po pierwsze, że on przekazał ten scenariusz, a po drugie, że zmarł. Paradoksalnie. I więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy pozwoliło to synowi odciąć pępowinę trochę. I czy to jest jego, może jego nowa droga twórcza. Ten film. Czy on, bo to musimy się przekonać, to się przekonamy za 5-10 lat. Czy tak będzie właśnie. Czy nie, ale też mi się wydaje pod względem psychologicznym, że śmierć taty pozwoliła jemu rozwinąć skrzydła trochę. Tak mi się wydaje, to jest bardzo odważne i też... No i też to tak jakieś takie flaki rodzinne, prawda? I to bagienko jest to też treścią tego filmu. Ale nie wiem, czy tak jest, czy to jest sensowny wniosek. Każdy sensowny wniosek jest, płynie z ust widzów, którzy dzielą się swoimi emocjami, interpretacjami na temat filmu, bo tak naprawdę tylko Ksawery Żuławski wie, no tak, no, tak, jaki film nakręcił, tak? A my rozmawiamy tutaj o tym, jak my przeżywamy to, co oglądamy na ekranie, więc ale pana głos jest absolutnie ważny. My trochę też wiemy to, o czym pan mówi, że rzeczywiście było tak, że Andrzej Żuławski zaproponował, wręczył ten scenariusz Ksaweremu, kiedy Andrzej Żuławski jeszcze żył. No i co zrobił Ksawery? Powiedział nie, nie czytając tego scenariusza, uznając, że nie jest najwyższym wyrazem wolności. Więc to a propos tego przeciwstawienia się ojcu, tak, że powiedział, że nie. I dopiero po jego śmierci rzeczywiście zajrzał i zdecydował się
nakręcić. No to było trochę tak, że on dostał go, ale dostał też producent go zachęcił do pisania. On nie, to czego był nauczony w domu. Inna sprawa, Andrzej chciał zrobić sam ten film przez 2 lata, tylko był problem ze zdobyciem pieniędzy. Akurat, więc ja traktuję tak, że bardziej ludzi po prostu Xaveria, jak gdyby z jednej strony hołd trochę dla ojca, z drugiej strony taka właśnie trochę psychoanaliza samego siebie, jak gdyby właśnie próba może domknięcia i pójścia, robienia później czegoś swojego, bo no to jest dużo w stylu ojca zrobione. Jest inna sprawa, on sobie też pozwoli dużo pozmieniać rzeczy. Całe 30 minut jest zupełnie inaczej niż scenariusz, to jest jego interpretacja, jego zmiany, powycinał pewne rzeczy właśnie, które były zbyt bolesne, związane z rodziną, z matką szczególnie. No uważam, że to jest jednak za dużo i że on to widział zupełnie inaczej zapamiętał. A jeśli chodzi o sam odbiór, świetny początek i koniec, środek, zmęczył mnie, przytłoczył za dużo tego, moja percepcja nie nadążała. Z pozytywów, przechodzenie w negatyw, maestria kolorów, muzyka zmienna. Z drugiej strony też jakby był hołd dla ojca, tak? Wziął ojca operatora, wziął ojca muzyka, z którym tworzył, tak? Więc jakby taka kontynuacja. Ale no, to co mówiłeś o tym baroku, za dużo, przytłaczające, męczące. Byłem gdzieś z boku, nie byłem w stanie tego wszystkiego po prostu przyjąć, przetworzyć. Tak, początek. Koniec, świetnie. No i kwestia tak, nawiązań do poszczególnych, tak, nie, ten to opętanie, tak, gdzie oglądają wspólnie alter ego, gdzie operator wrzuca, miał takie dobudowane do kamery lustro, więc jak gdyby aktor, który siedzący z boku, nakładał się na tego, który jest, więc to był tak ten Marian, Andrzej i Xawery, jak gdyby w jednym przeplatanie nie, twórczości, i scenariuszowej, i filmowej, a jednocześnie jeszcze do tego w historię rodzinną. No, bardzo wsobny. A mogę pana dopytać? Bo tak, proszę. Dużo zainteresowało mnie w tym, co pan powiedział. Wiedział pan, że świetny początek, świetny koniec, środek pana zmęczył, tak? Na początku. A co takiego świetnego dla siebie pan zobaczył w tym filmie, w tej nie tylko siebie, ja myślę, że każdy z nas tutaj może dużo zobaczyć, może siebie. Dla siebie, siebie samych, dla siebie, rzeczywistości, tak? Rzeczywistości, jeśli jak gdyby, to było też pokazane, gdy odbijało lustro, tak, jak gdyby my widzimy film w filmie, jedno, widzimy rzeczywistość w filmie i film w rzeczywistości, tak, zabójstwo prezydenta Gdańska, ten nóż przechodzący z rąk do rąk, przez cały film, nauczyciele, tak, strajk nauczycieli nie tak dawno w sumie. Co tam jeszcze takiego było z rzeczywistością? Aha, ten. Czyli te referencje do rzeczywistości. Tak, tak, z początku przecież wiek tam 2003, tak, ten eks. No nie wiem, to zajście w szkole, gdyby rzeczywiście tak, nauczyciel, kółem, z kółem, tak. Kwestia więc jak gdyby takiego rezonowania w dwie strony, tak, rzeczywistości do filmu do rzeczywistości, rzeczy, które się nastąpiły i oni się tym inspirowali i to zawarli, ale jednocześnie jak gdyby ten film, gdy był tworzony, te część tych rzeczy nie zaistniało, jak gdyby on dogonił czy wyprzedził rzeczywistość, tak, naszą polską. A to jest ciekawe, co pan mówił, jeśli mogę zaskomentować, bo rzeczywiście tam jest parę, które się wydarzyło, a parę, które dopiero wydarzyły się później. W jakimś sensie ta artystyczna political fiction, jakieś wizjonerstwo, to jakby dla mnie to też jest jakiś rodzaj prawdy o sztuce, że sztuka, taka prawdziwa sztuka, potrafi wyczuć jakiś puls tego, co nas otacza, tak? I my się z tego śmiejemy, że być może no, to, co scenarzyści wymyślają, to życie by czegoś takiego nie wymyśliło, okazuje się, że później życie pisze taki scenariusz. A propos prezydenta Adamowicza, nieżyjącego świętej pamięci, jak pan powiedział, to taka anegdota z ostatniego tygodnia, historia. Niebawem na ekrany wejdzie film Hater w reżyserii Janka Komasy i tam rolę kandydata na prezydenta Warszawy gra Maciek Szczur. I zdjęcia były kręcone pół roku wcześniej, przed zabójstwem prezydenta Adamowicza, a sceny dotyczą zabójstwa kandydata na prezydenta Warszawy. I życie niestety w tragiczny sposób podobnie dogoniło fantazję scenarzysty, tak? To myślę, że to jest jakaś kwestia intuicji. Ale w tym sensie mówię, że sztuka właśnie daje, tak, że taka prawdziwa sztuka, nie kunktatorstwo, napisanie
jakiegoś produktu, oczywiście o pewnych parametrach. No, kwestia obserwacji, pewnych zjawisk społecznych, tak, psychologicznych, tak, konsekwencji. Tak, tak. Napięcia jakiegoś pewnych już wcześniejszych kroków, do czego one mogą prowadzić, więc to też jak gdyby... Też powiedział Pan jeszcze taką rzecz, bo to myślę warto też od samej strony produkcji filmu, czyli ta praca kamery z lustrami. Rzeczywiście te nakładające się na siebie refleksy, które my widzimy, to nie była postprodukcja, tylko takie było technologiczne rozwiązanie, które wymyślił na potrzeby tego filmu oryginalnie operator, tak, właśnie. Czyli to, co oglądamy, te nakładające się postaci Sebastiana Fabiańskiego, Xawerego na zdjęcia, fotosy Andrzeja Żuławskiego, a później gra tych refleksów w tych ujęciach też 360 stopni, to jest rozwiązanie, które zostało wymyślone na potrzeby tego filmu. Okej, czyli mamy, tak słyszę, kwestie formy i estetyki, to o czym Pan powiedział, kwestie referencji, życie, twórczość, życie i pewnej takiej intuicji w wizjonerstwie i pokazywaniu tego, co życie przyniosło, to od Panów z przodu, a mowa ptaków jeszcze dla Państwa czym jest? W ogóle też sam tytuł, słuchajcie, jak odnosicie tą grę słów do filmu, do tego, jakie w Was są refleksje, przemyślenia? Zachęcam jeszcze, jeżeli ktoś chce się podzielić. Nie chcę nikogo oczywiście wyciągać, ale jak Pan mówił, to widziałem, to Pani też kiwała głową, godząc się z czymś, być może. W ogóle nie przemówi. No. Tak jak ja mam zawsze dużo do powiedzenia mimo wszystko tutaj, aha, tak teraz nie mam nic. Mhm. I tak się zgadzam, że tak, dla mnie było tego wszystkiego za dużo. Trochę może do mojej wrażliwości też nie przemówił ten film. Nie zahaczyło żadną emocję moją w jakikolwiek sposób. Też byłam przytłoczona w pewnym momencie, już tak mówię, Boże, już nawet wziąłam telefon i coś w telefonie zaczęłam. To za dużo, tak? Musiałam, bo się zmęczyłam. I ja mówię, no tak jak... Nie wiem, bardzo wiem nawet, co bym miała powiedzieć więcej, nie? A czy w tym przypadku mowa ptaków, to chyba chodzi o po prostu komunikację pomiędzy tymi osobami, które poczuły się wykluczone. No może właśnie brak, że gdyby wielorakość, tak, tych gatunków ptaków, które znają przynajmniej dwa właśnie, gdyby tak to upracująca młodzież, tak, taka... A może też tak. Plus ci noworysze, tak, tam zielonki i konie na zupełnie nie, a z drugiej strony taki trochę może Pasolini, 66, ptaki ptaszyska, gdzie tam idą i kruk poucza tego ojca i syna i opowiada im historię Czyli film o braku. Zakonnikach od Franciszka z Asyżu, żeby szli, ewangelizowali jastrzębie i wróble, tak? No i najpierw udaje im się zewangelizować jastrzębie, okej, okay, później wróble, tylko że nagle okazuje się, że jastrzębie jedzą wróble, więc wracają do Franciszka i mówią, nie udało wam się, idźcie, róbcie to jeszcze raz, nie? Okej, okay, właśnie to jest ciekawe, tak słucham też, co panowie mówicie i też zupełnie coś innego mnie się też kołacze, tak, po głowie w kwestii. No tak czy inaczej, język hermetyczny jakiś, no. Nieważne, której z tych grup, tak, ale no to chyba my powinniśmy głównie chyba myśleć o bohaterach tego filmu, a niekoniecznie o... Ja myślę, że powinniśmy myśleć, ja zachęcam, żeby każdy z Państwa chciał myśleć o tym, o czym uważa, że chce myśleć, tak? No to tak, w ten sposób, że niekoniecznie myślę o... No. W świecie noworyszy, który jest ten świetnie sportretowany w filmie i w ogóle rola pani Żmudy, moim zdaniem, rewelacyjna. I myślę, to też jakieś jej wyzwolenie artystyczne, tak, bo nikt jej nie obsadza w ten sposób. Ja planuję ją zobaczył 10 lat jeszcze. Tak, podobno. I chciał, żeby się widział. Ja myślę, że nie, na ile tam on widział Sophie, nie, Marceau. Nie wspomniałem, czy jest bardziej podobne do jej polskiej aktorki. No tak czy inaczej, w jakimś sensie i metafizycznie, i dosłownie to jest takie rodzinne kino, tak? Ojciec, syn, scenariusz, reżyseria, więc kto wie, może również wybory jakoś tam były determinowane. Obsady podobno tak, że to nie oponował w żaden sposób Xawery, wiedząc, że pani Żmuda Trzewiatowska jest już aktorką, która była w jakimś... No to już tak folka z tego powiedział, tak muszę zrobić. Tak, ojca. Okej, okay, to może zrobimy taki teraz oddech damy trochę Państwu i naszego gościa uruchomimy. Jak znam Andrzeja, co się potwierdziło w trakcie, jak go kątem oka tymczasem obserwowałem, to notatki są.
I tak, chce się odnieść, to jest sztuka, tak? Kaligrafii po ciemku, okej. Ale chcę się odnieść do tego, że tak też naszego spotkania filmu scenariusz życie napisało taki, że jednym z głównych bohaterów filmu jest historyk, który chcąc nie chcąc mierzy się z jakąś artystyczną reprezentacją dzisiejszej młodzieży zobrazowanej w klasie. I widzieliśmy, jakie to dalsze konsekwencje swoje pociąga, jaką przemianę też tego bohatera pociąga, nauczyciela, jakie konsekwencje ponosi. Ty też jesteś historykiem, też pracujesz, co prawda nie z młodzieżą szkolną, ale z studentami, więc takie jakieś osadzenie nam kontekst tutaj napisał. Jak ty ten film odbierasz z perspektywy twojej wrażliwości, takiej w ogóle życiowej, ale też tego, czym się zawodowo zajmujesz, twojej takiej postawy życiowej, bo jak siebie nazywasz, że jesteś obrońcą ulicznej opozycji, działaczem ulicznej opozycji. Tak, z różnych perspektyw można na to patrzeć. Tak? Na pewno nie jest to film o historyku. Na pewno nie jest to film o historyku. Był film o Pawle Jasienicy, nie nazwanym tak, ale to był film o historyku, o naukowcu. I ja nawiążę najpierw do filmu, który pozwoliliście mi komentować poprzednio, czyli do Zimnej Wojny. Tamten film ja mogłem komentować z perspektywy historycznej. Ten film mogę komentować z takiej perspektywy tylko jak państwo, to znaczy własnej impresji. Ale ponieważ zerknąłem sobie do recenzji, nie po to, żeby sobie obciążać głowę. Tym telefonem w trakcie. Ale chciałem zobaczyć, tak, po niektórych scenach byłem ciekaw, czy już kliknie, to znaczy, czy już uruchomią się pewne bardzo typowe reakcje w polskim społeczeństwie. One się i tak uruchomią teraz niedługo. Ale kliknęło także w tej sferze krytycznej, bo krytycy mówią tak samo, przynajmniej w niektórych recenzjach dostępnych w internecie, jak państwo. To znaczy, że ten film jest, daje tak ogromną możliwość interpretacji i on jest tak metaforyczny, że jakakolwiek próba oceny to jest zawsze po prostu własna, subiektywna, jeszcze bardziej niż przy takiej zwykłej recenzji krytyka literackiego. I w to się tu bawimy, póki co puszczą ja się oko, zasłoniłeś się krytykami internetowymi, a chcę poznać twoje zdanie. No. Częściowo z tym, o czym państwo mówili. To znaczy, ja się nie czułem z tym właśnie jednym zastrzeżeniem, że ja się nie czułem jakoś przytłoczony. I o ile ja czasami, że ja lubię długie filmy, a tutaj nie odczułem długości, przy czym ja od razu muszę zaznaczyć, też powiem zupełnie szczerze i brutalnie, Andrzej Żuławski nigdy nie był moim ulubionym reżyserem. Wręcz przeciwnie, jego filmów jako 20-paro latek nie lubiłem. Teraz jako 40 prawie latek patrzę troszeczkę inaczej, ale powiem tak, po pierwsze Mowa ptaków, poza tym, że ona się pojawia w którymś momencie w cytacie, dla mnie jest też sposobem prowadzenia rozmów między tymi aktorami, bohaterami, zwłaszcza wtedy, kiedy się wypowiada główny bohater, kiedy dialoguje z kobietami. To są, to jest ptasia mowa na różnych sposobach, na różnych poziomach interpretacji tego pojęcia. Ja sobie zapisałem, że to jest hołd dla ojca. To jest widoczne nawet w tym, co kamera pokazuje na ścianach. Jestem przekonany, że jakby dopytać, znaczy przekonany, tak? Nie jestem, muszę wycofać się z tego, ale tak sobie myślę, że gdyby zapytać Ksawerego Żuławskiego, czy te książki, które tam są poustawiane, łącznie z Gustawem Morcinkiem, są zupełnie przypadkowe, to mogłoby się czasem okazać, że nie. Podobnie jak, no ale to już jest oczywiste i to wszyscy widzieliśmy plakaty. A to o tym mówił też Ksawer Żuławski. Nie wiem. Więc napisałem, że to jest hołd, ale napisałem sobie też, że to jest na swój sposób barok, ale to jest barok tak utaplany i tak brudny, jak barok Jorgosa Lanthimosa. Czyli mnie się przypomniał ten film bardzo. Znaczy, kochając barok i będąc w pewien sposób zachwycony faworytą. Nigdy nie widziałem tak utaplanego, ubrudzonego baroku, jak pokazanego w jego filmie i podobnie jest tutaj. Do pana wypowiedzi nawiążę przez to, że też sobie napisałem, że jest tutaj niezwykłe spięcie pomiędzy początkiem a końcem. Przy czym każdy z nas będzie sobie interpretował inaczej, ja to widzę tak. Pierwsza scena, ta scena w szkole, to jest scena zestawienia dwóch istniejących w ramach niekoniecznie wojny polsko-polskiej, ale rozwarcia nożyc ideologicznych.
postaw intelektualnych, z których żadna nie jest słuszna. Ponieważ, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ten historyk, który tam mówi, pierwsza nasza reakcja przy pierwszej scenie mogłaby być taka, przynajmniej działacza ulicznej opozycji, o, on podaje tą wersję taką dobrą, a ci go przymuszają, ta presja katolicka przymusza go do tej wersji narodowo-kościółkowo-patriotycznej. Nie jest tak, on się tam grubo myli w większości tego, co mówi. I oczywiście to też nie może być, cała ta scena nie może być interpretowana, czy cały wątek historyka, kuratorium, nie może być rozumiany jeden do jednego. To jest znów artystyczne podkreślenie i przerysowanie. Widząc problem skręcenia w prawo polskiej młodzieży, nie wyobrażam sobie takiej sceny jak tutaj, choć przypomniała mi się jedna opowieść, którą podczas Kryzysu Wolności opowiadał mi mój serdeczny przyjaciel, który 20 czy 15 lat temu uczył w Tomaszowie historii i zrobił taki eksperyment z klasą gimnazjalną. Narysował, wszedłszy do klasy, pewnie, mam nadzieję, że nie będzie miał pretensji, że opowiadam te historie, ale to jest rzeczywiste wydarzenie. Narysował krzyż na tablicy, cisza, narysował krzyż prawosławny, cisza, narysował półksiężyc, cisza, to było 15 lat temu, czy 10, narysował gwiazdę Dawida i klasa zareagowała bardzo żywiołowo i negatywnie. W tej chwili, powiem szczerze, mając sporo kontaktów z nauczycielami szkolnymi, w tym uczącymi w takich szkołach, w których moglibyśmy teoretycznie spodziewać się takiej reakcji. Nie wyobrażam sobie takiego monolitu prawicowo-nacjonalistycznego w żadnej klasie. Ale to chyba jest dla nas wszystkich jasne, że tego filmu nie da się rozumieć jako pokazania wad obecnej Polski. To jest przerysowana metafora, podkreślona metafora, zaznaczona grubą czerwoną linią i wyboldowana jeszcze do tego. Choć oczywiście mnie się też nasuwają pewne rzeczy. Znaczy mnie się przypomniała kurator oświaty z Krakowa. Przypomniało mi się nasłanie przez kuratora oświaty kontroli na szkołę, do której zaproszono w ramach żywej biblioteki faceta z Algierii. I jak rozumiem, grzech dyrektorki polegał na tym, że dzieci uczyły się pisać swoje imiona alfabetem arabskim. Dyrektorka została zwolniona z tym, co wie. Więc takie sytuacje się dzieją i oczywiście, że obecny profil rządu polskiego i podległego mu kuratorium oświaty narzuca taki właśnie kościec ideologiczny. Z tym, że nie jest do wyobrażenia w obecnej polskiej szkole sytuacja przymuszenia nauczyciela, będziesz uczył tego i tego. Ja powiem więcej, proszę Państwa. Większość nauczycieli historii, którzy mają prawicowe poglądy, nie ma ich dlatego, że tak muszą, że są do tego przymuszani, tylko dlatego, że tacy są. Ale to nie jest większość nauczycieli historii. Więc to jest scena początkowa, te dwie ideologie ze sobą zestawione. Tutaj woli ścisłości Mieszko nie mógł ochrzcić Polski od Cyryla i Metodego, bo oni żyli jedno stulecie wcześniej. A eksperyment, który się skończył na Wielkich Morawach, tego chrzczenia w rytmie bizantyńskim, tutaj nie dotarł, co najwyżej być może do Wiślan, o ile Wiślanie istnieli jako plemię. Ale z bardzo wielu różnych powodów przyjęcie chrztu przez Mieszka było i negatywne, i pozytywne. Natomiast było z punktu widzenia istnienia Polski formujące. Na wiele różnych sposobów. W międzyczasie włączy się tryb historyka. I przechodzę do ostatniej sceny. Ta ostatnia scena, po pierwsze, nanizała mi taki łańcuszek. Mogą się Państwo z nim kompletnie nie zgodzić, bo to jest to są skojarzenia w poprzek gatunków jednak, ale pewien nerw idzie dla mnie przez polską kulturę. Wesele, tango, ten film. I nie spodziewałbym się, choć kusząca wydaje mi się ta refleksja, że chocholi taniec w tym filmie przybiera kształt, czyli chocholi taniec Polski XXI wieku, pierwszych dekad, przybiera kształt trochę filmu o zombiakach. No to Michael Jackson. Bardzo Michael Jackson, tak? Bardzo thriller. Ale to plus jeszcze dla mnie to jeszcze trochę zapachniało klikoteką. A on był też, ten pogrzeb był na prawosławnym cmentarzu, jeśli dobrze.
Ale to jest piękne zdjęcie, tak? Wydaje mi się, że te dwie sceny... Ramowa, no. Te dwie sceny są... w takiej mojej własnej interpretacji istotne. Niezwykła jest ta scena z Józefem, tak ma na imię chłopak, który jest muzykiem. Tak, i tak, jego tak. matką z Puccini w tle, z Marią Belvedremu. Ta zrobiła na mnie chyba największe wrażenie. Ale ja mogę być trochę skrzywiony, ponieważ ja bardzo, bardzo lubię Pucciniego. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz i ostatnia już może... Abyśmy mieli tylko takie skrzywienia, że tak powiem. Skrzywionym, bo się jest miłośnikiem opery, tak? Ja zauważyłem też dużo takich właśnie odniesień retro w samej estetyce. Nie wiem, ponieważ nie znam się na tym, co nazywa się motoryzacją, z jakich epok pochodzą pokazane tam samochody, ale to też nie wydaje mi się zupełnie przypadkowe. Niektóre ujęcia na moście, te sceny uliczne, wieczorne, nocne, wydają mi się momentami wyjęte, jak z filmów właśnie nowofalowych, z estetyką tych sprzętów i tak wyglądającego, tak ubranego anturażu, jak z tamtych filmów, plus do tego cały taki ojcowski bardziej Andrzeja Żuławskiego rozrachunek z inteligencją polską. To ja coś takiego też tam zobaczyłem, ale nie powiem, ten film był dla mnie momentami ciężki. Sceny ze Żmudą Trzebiatowską, to jej przerysowanie. Zastanawiałem się, na ile ukazanie właśnie noworyszy z Konina i Zielonki, mających do tego dystans. Z tego, co mówi Żmuda Trzebiatowska, ona się, ja zrozumiałem, że ona sama się z tego śmieje, jednocześnie pławiąc się w tych luksusach. I umieszczenie tej sceny w takim mieszkaniu, które równie dobrze mogłoby grać choćby w którymś dziejącym się w okresie modernizmu w Poirocie. To jest, mówię o filmach z Davidem Suchetem z tej serii. Tylko nie tych, które dzieją się w latach 10. czy 20. XX wieku, które są historyzujące, tylko tych, które są umieszczone w okresie modernizmu i często umieszczone w takich willach. Zresztą ta scena jest taka, właśnie taka, jak oni mówią, że to jest to, tak jak ten seks z tygrysem, tak? Że ona jest trochę straszna i trochę śmieszna. Znaczy, ja przyznam, że patrząc na to nie wiedziałem, w którą stronę pójdzie rozwój tej sceny. Czy dojdzie do gwałtu? Czy dojdzie do jakiegoś upokarzania sprzątaczki? Trochę ala Strzępka i Demirski, żeby pokazać, jak to właśnie neoliberałowie pastwią się nad klasą pracującą. Szczęśliwie to nie poszło na tą stronę. Mówię szczęśliwie, dlatego że to by nie pasowało chyba do estetyki tego filmu. I poszło w stronę nieodgadnioną. Ja chyba teraz się tutaj na chwilę zatrzymam. Może pytaniami coś jeszcze wyłowię. Ale z takich refleksji generalnych nie wiem, na ile umiem w tej chwili odzwierciedlić to, co w 100% myślę o tym filmie. Przypominały mi się, też jeszcze nawiążę raz do pana wypowiedzi, te sceny pełne takiego turpizmu i takiego zupełnego otwarcia na pokazywanie bólu, przemocy, nosa trędowatej osoby, odpadających członków. Mnie to przypomniało poniekąd te sceny wyjadania mózgu łyżeczką z filmu Gorskiego. Tak, trzeba. Może to też jakieś nawiązanie Czterhołg. No, ona jest bardzo dużo tych nawiązań. A czy ja bym powiedział, o czym do ciebie jest film? Bo ja tutaj trochę też... Mówiłeś dekompozycję? Też trochę jestem przy tym, przy czym tutaj parę osób też się wypowiedziało, przy jakimś chaosie, przy jakimś takim też z takim zdekoncentrowaniu i jakimś takim zagubieniu. I mam jakąś potrzebę trochę wyłowienia i uporządkowania. To o czym dla ciebie jest ten film? To jest bardzo trudne, ponieważ ja bym raczej powiedział, że to jest film, który wynika z pewnej, nawiążę do tych koralików, pewnej tradycji intelektualnej, do której można by dorzucać co kto woli, tak? Ferdy Durkę,
krytycznej wobec Polski, patrzącej z zewnątrz, ale krytycznej w sensie pozytywnym, tak? Bo Boże, proszę nie pomyśleć, że ja powiedziałem, że to jest film moim zdaniem antypolski. Bo ja jestem przekonany, że to się prędzej czy później pojawi. A to się bardzo szybko pojawi. To bardzo ładnie. Jest tyle scen, epizodów, które dają materiał ku takiemu... To jest film o polskim, polskim życiu publicznym, o polskiej pracy, o przeżywaniu uczuć w Polsce. W duchu krytycznym, przerysowanym, nawołującym nas do dyskusji. Tak jak tamte poprzednie, wymienione przeze mnie pozycje z modernizmu, z młodopolskiego PRL-u. Tak bym myślał, ale ja wcale nie wiem, czy o to chodziło Andrzejowi albo Xawerowi, Xaweremu Żuławskiemu. Nie mamy pojęcia. Rozmawiamy o naszych odczuciach. Przecież w tym filmie jest też bardzo dużo o uczuciach, o napięciach, jakichś wewnętrznych inhibicjach i obawach. Ta metafora prądu, czy obecność człowieka trędowatego, potencjalnie do wykorzystania w tak wielu aspektach tego rodzaju filmie, no bo można to kojarzyć z wykluczeniem. Bardzo wielu ludzi może się czuć w Polsce jak trędowaci. Ostatnio nawet bardziej niż kiedykolwiek. Z różnych powodów. Byli tacy, którzy być może w III RP zawsze czuli się jak trędowaci. Jeśli sobie to uświadamiali, to mogliby się tak czuć. To można, można pomyśleć, to, znaczy to jest brudna, taka nie zostawiająca nam kompletnie żadnej muślinowej zasłony, która by nas zabezpieczała, nas widzów bezpiecznych w fotelach przed widokiem wszystkiego, co takie no właśnie najbrudniejsze, najbrzydsze, to jest odwołanie do naszych własnych lęków, do tego jak się rozpadamy. Przecież często sobie mniej lub bardziej refleksyjnie powtarzamy, że od 20 roku życia komórki naszego ciała zaczynają się rozpadać, ale to jest taka, mówimy to sobie, to jest takie po prostu, o, nie boimy się jeszcze tak bardzo śmierci, chyba że się boimy, to różnie wygląda, ale to już otwiera tak tę perspektywę przed nami jednoznacznie, że taki nurt interpretacji tej postaci, zresztą świetnie zagranej, też wydaje mi się ciekawy, no ale ilekroć patrzyłem na te obandażowane palce wodzące po syntezatorze, to ja miałem, nie wiem, 3, 4, 5 różnych skojarzeń. Tak? Utracone ambicje, czy utracone marzenia, przycięte skrzydła, przytarty nos, przycięte kłosy. Tak? Ta metafora przecież pierwszy raz pojawia się u Herodota. To jest film o bardzo wielu warstwach interpretacyjnych. Na pewno nie jest to film o historyku, na pewno nie jest to film o polskiej szkole i na pewno nie jest to film o historii. To jest pewna metafora Polski, bardzo autorska, bardzo spójna z przynajmniej niektórymi filmami Żuławskiego. To co? Mam pytanie w drugą stronę do was. Pojawiły się głosy, że... mógłby to być polski kandydat do Oscara, a co sądzicie, czy w ogóle to jest możliwe, czy on jest tak hermetyczny, tak polski? Chyba jest, nie jest tak, że tak zamknięty ty i zrozumiały tylko dla Polaków, tak, że poza granicami Polski, nie wiem, no chociażby ta, nie wiem, no biała Warszawa przemalowana na czerwona, później płonąca, tak, taka gorejąca Polska, tak? Myślicie, że on jest w jakimkolwiek stopniu uniwersalny, czy jednak tak hermetyczny, że... Jeżeli kluczem doboru filmów do konkursu międzynarodowego, tak, jest jakiś uniwersalizm historii, jakiś rodzaj metafory, która będzie otwierana, odczytywalna pomimo różnic kulturowych, oparta jakieś archetypy, to dla mnie ten film jest zbyt mocno osadzony, ale to jest moja opinia oczywiście, tak? W naszych kontekstach tutaj polskich, lokalnych, ale może się mylę, natomiast no, z tego co wiem, to chyba Jan Komasa i Boże Ciało, Boże tak? Ciało. Jest kandydatem polskim do Oscara. No, natomiast myślę sobie, że może byśmy my się też jakoś ustosunkowali też w końcu, co? No ja padło pytanie, tak jak pan tutaj... Znaczy już powiedziałam, ja skończyłam oglądać ten film po raz pierwszy w dużym zmęczeniu i takiej konsternacji i też przytłoczeniu.
pomieszczeniu i ja miałam poczucie, że w ogóle nic nie wiem. I bardzo byłam ciekawa właśnie, co będę czuć, jak obejrzę po raz drugi, ponieważ ja właśnie za każdym razem, kiedy oglądam film drugi raz mi się film dużo bardziej podoba. I skończyłam dokładnie w takim samym przeżyciu, jak za pierwszym razem, czyli poczuciu właśnie takiego za dużo wątków i rzeczywiście. Jest taki film, który siedzi ci w głowie i myślisz o nim, czy raczej ta dialog tak przemyka i... Nie, właśnie nie zostałam z tym. Na jednym z seansów oglądaliśmy film Wieża Jasny Dzień. I to był film, jak go oglądałam po raz pierwszy, to miałam poczucie, że w ogóle nie wiem, co się stało, ale stało się coś bardzo ważnego. Nie miałam tego po tym filmie. Więc Wieża Jasny Dzień to był film, który był ze mną cały czas, on mi się śnił. Ja o nim myślałam, tak? Jakieś miałam w ogóle flashbacki. A z tym filmem tak nie mam. Ja sobie myślę, że w świecie, w którym jesteśmy bombardowani tak mnogą dostępnością dóbr kultury, popkultury, kultury wyższej, niższej, naprawdę musi jakiś film, jakiś artysta użyć takich środków wyrazu, żeby wygenerować taki efekt, o którym mówisz, bo jest tak dużo po prostu. Kiedyś nie było wszystkiego tak dużo, w związku z tym też się celebrowało. Tak, ja przynajmniej tak miałem, że jak się czekało na odcinek serialu Tydzień Czasu, to się go konsumowało z pietyzmem, emfazą, uznaniem i cierpliwością. A dzisiaj tego wszystkiego jest tak dużo, że naprawdę coś musi się wydarzyć wyjątkowego inaczej, żeby to zostało. To tak mówię w ogóle ogólnie, jak ja mam. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to mi się gęba cieszyła, jak ten film obejrzałem. Nie z tytułu tych wszystkich warstw, o których sobie powiedzieliśmy, dotykając ich tak naprawdę, ale z tytułu tego, dlaczego dla mnie ten film jest o. I podobnie było dzisiaj, jeszcze bardziej mi się podobał pod tym względem, że dla mnie to jest jakiś manifest sztuki, jakby wolnej sztuki, takiej wolności w sztuce. A mam takie poczucie, że filmów tego typu, taki film można oglądać na festiwalach, na pojedynczych pokazach. W kinach sieciowych no, trudno takich filmów szukać, bo nie ten klient, nie ten target i nie ten kanał dotarcia. I dla mnie ten film jest o różnych, w tej warstwie takiej nie autorefleksyjnej, takiej autorodzinnej, tylko w tej warstwie historii, jest o różnych obliczach wolności i tego, jak z tą wolnością można sobie poradzić albo nie poradzić na różne sposoby. Mówię w takim bardzo uniwersalnym metapoziomie w ogóle tego filmu. I to jest dla mnie taki najważniejszy przekaz tego Mowy Ptaków, że jest to film o twórczej wolności i o tym, że twórczość artystyczna nie powinna być w żaden sposób ograniczana, w jakikolwiek sposób kategoryzowana, bo wtedy zaczyna spełniać jakieś kryteria czyjeś, tak? I to jest dla mnie taki najważniejszy przekaz. Inne kwestie to są absolutnie dialogi. To cała warstwa językowa tego filmu i taki rodzaj jakiejś kaskadowości, szkatułkowości, przechodzenia rytmu, słów, melodii języka z postaci do postaci. Ta mowa ptaków właśnie. Trochę taka metafora dla mnie też tytułu. Oczywiście mówię bardzo, bardzo skrótowo teraz, nie wchodząc w głębokie detale. Że ta mowa ptaków to jest takie ptasie radio. I tak wyobrażam sobie taki las, w którym są różne gatunki ptaków i można usłyszeć w tym chaos, albo można usłyszeć w tym porządek. I takie mam trochę poczucie, jakby te ludzkie ptaki w takiej społeczności miały trudność w tym, żeby w tym chaosie różnych dźwięków i różnych języków zobaczyć jakąś wspólnotę i mimo wszystko jakiś porządek. A dla mnie jakąś melodię, tak? Pomimo jakiejś różnorodności. Tak? I też o takich zderzeniach dla mnie opowiada ten film, tak? W takich najprostszych
odwołaniach się do tej części warstwy fabularnej, do tego nauczyciela i tej klasy, do systemu rozliczania pracy nauczycieli, do metafory pokoju nauczycielskiego, w którym oni tam są wszyscy z różnej bajki, tak? I zupełnie i te same, no, tą samą pieśń zupełnie inaczej interpretują, tak? Inne mają do niej podejście i stanowią jakby no, członków jednej społeczności, tak, która w ogóle nie potrafi ze sobą w tych różnych językach rozmawiać. Trochę dla mnie jest o tym mowa ptaków na przykład, tak? O takie ptasie rady. No, ale to jest jakaś no, to jest trochę tak, jakby, nie wiem, co oczywiście ksiądz Seweryn Żuławski czy ojciec, ale jakby dla mnie to jest tak, jakby chciał włożyć tam wszystko. Po prostu każdy wątek świata. No, i to wyobrażam to było, sobie, że człowiek, który też odchodzi i nie walczy z chorobą. Jego świata. Tak, bo chce zdążyć po prostu. U uniwersalizmu, to ja myślę, że on nie jest w ogóle, że to nie jest film nie tylko uniwersalny jakby poza Polską, ale on w ogóle nie jest mocno uniwersalny nawet w Polsce. To jest tak osobiste doświadczenia Andrzeja Żuławskiego, Sewerego i również Fabiańskiego. Ale jest jedno zdanie, przepraszam, tak. Chciałem jakby dokończyć jedno zdanie, jest zdanie takie proste, jak Szumuta Trzebiatowska pyta w tym noworyszowskim, w tej noworyszowskiej postawie, też z tą autorefleksją, absolutnie z czym się zgadzam, jakby śmianie się tego jakimś dystansem. Jaśminia Polak, nie wiem jak ta bohaterka się nazywa w filmie. Sierota? Anna, tak? Anna? Coś powiedział? Anna. I co ty od niego tam dostajesz, co on się... Lubi mnie. A później też taki komentarz Mariana, zwykłość, chcę być zwykły. Trochę, nie wiem, tak jakoś odebrałem sobie, że ten film pokazuje te zderzenia też w takiej jakiejś potrzebie czy wołaniu o jakiś rodzaj takiej prostoty, jakiejś akceptacji siebie w jakimś miejscu w życiu, takiej spójności życia siebie ze światem, który no, lubi mnie, tak? Nie zarabia hajsu, nie jest królem zielonki, ani tam królową konina, tak? A mimo tego po prostu lubi. O taki rodzaj jakiejś prostej, takiej najprostszej emocji w kontakcie pomiędzy dwojgiem ludzi, tak? W świecie otoczonym... Nie, powiedzieć lajkuję. No, tak. Lajkuję no, mnie. Tak. Dla mnie ten film był męczący przez to, że on pogłębił chaos. Ja nie znalazłem tam żadnego pozytywnego kawałka, żadnej pozytywnej wyraźnie osoby, żadnego czegoś takiego, co by dawało nadzieję na zatrzymanie się w tym krążącym chaosie scen, zdarzeń, które wszystkie były dość negatywne, dość takie nieproste, tak? Pokomplikowane. Jeżeli my jesteśmy w tym momencie, my Polacy, my na świecie, w takim kręgu chaosu, tak? Bo Żuławski pokazał po prostu swoją rzeczywistość. I w scenariuszu, i ten reżyser, jego syn też. Natomiast nie pokazał ani jednego jakby takiego punktu zaczepienia, przy którym możemy zatrzymać trochę ten chaos, zobaczyć coś takiego, co by nas zbudowało. Myślę sobie, że jeżeli kino ma być psychoterapią dzisiaj, to była trochę taka sesja psychoterapeutyczna, kiedy ja oglądając to, przychodzę do kina, do psychoterapeuty, opowiadam o tym, co mnie męczy, w jakim jestem zakręcie życiowej, a psychoterapeuta odpowiada mi, pani kochany, pan to jeszcze nic, ja panu powiem, jak ja się czuję. Więc to jest trochę sytuacja po prostu taka, która mi nie daje nadziei na wyjście. No. I to było męczące. Proszę? Obowiązek kina to nie jest. Jeśli chodzi o to, co Robert mówiłeś o warstwie filmowej, o formie filmowej, tak? Absolutnie to jest artyzm, tak? Natomiast jeśli chodzi o to, czego by ludzie potrzebowali, ja się odnoszę do zdania kino psychoterapią. Psychoterapia ma pomóc, ma przynieść coś pozytywnego. A ja jestem jakby w większej D po tym filmie niż byłem. No a może jest trochę inaczej, może właśnie jak jest ten chaos,
to może jest teraz dla nas czas, żeby usiąść i zastanowić się, jak ja mogę u siebie sam zatrzymać ten chaos. Ale to już jest moja robota. Film tego mi nie dał, dał się jakby odrobiny napędu. Okej, okay. A to jest bardzo ciekawe, bo to trochę jak mówisz o tym, co powinno dawać kino, traktując w ogóle kino jako psychoterapię, oczywiście nie dosłownie, ale w sensie jakiegoś uproszczenia, jakiejś metafory, tak? Bo oczywiście kino nie jest psychoterapią w sensie takim dosłownie bezpośrednim, tak? To mówisz też ja w tym, co powiedziałeś, usłyszałem przynajmniej coś takiego, że film powinien dawać jakieś oczyszczenie, jakiś rodzaj, nie wiem, przeżycia, oczyszczenia, ujścia bólu, czegoś, co uważam, że niekoniecznie, tak? Bo no, ja rozumiem, że ty mówisz o sobie, że ty tego szukasz. Tak, o swoim odbiorze, no. Może Żuławski takim psychoterapeutą nie był dobry. Może to nie ta tabliczka, wiesz, nie te drzwi, nie ten numer, nie? No ale rozumiem, że to są trochę też odniesienia do tego, tak do Małgorzaty Szumowskiej, którą cytujemy. My trafiliśmy do sali z tym, która robi sekcję zło, tak? Znaczy ja mogę też zadać pytanie państwu? No oczywiście, oczywiście. To ja zadam jedno pytanie, które... Mam jakąś tam roboczą odpowiedź na nie, ale nie jestem w 100% pewien, dlatego też jestem ciekaw Państwa opinii. A odnosi się to do czegoś, co już właśnie Andrzejowi Żuławskiemu zarzucano w latach 90., jak dobrze pamiętam, byłem wtedy nastolatkiem. Czy w tym filmie jest skandal dla skandalu, czy niektóre sceny są skandalem dla epatowania, czy każda taka ostra scena, która wywołuje jakieś głębsze nasze wrażenie, ma tam konkretny sens. Nie no, myślę, że Andrzej na pewno nie był skandalistą. Żuławski. Nie był też kabotynem, czasami mu się to zarzuca. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Więc uważam, że nie, absolutnie. A jeszcze nawiązując tutaj do tego, o czym jest ten film, to moim zdaniem, gdyby ktoś mi przystawił pistolet do głowy, to bym powiedział, że to jest film o procesie albo o kryzysie twórczym. I w ten sposób rozumiejąc wydźwięk Morza Ptaków, moim zdaniem jest to film dosyć optymistyczny, tak? Bo na końcu, jeżeli w przedostatniej scenie chyba Marian, czyli scenarzysta, reżyser, przejmuje ten film trochę, bo on jest jakiś nieobecny w tym wielkim pokoju, w którym przebywają wszyscy bohaterowie, i on doprowadza do końca, bo ostatnia scena to jest filmowanie tego tańca, się zgadzam, wyrwanego, a tańca, który dialoguje trochę z Konwickim i z Saltem Konwickiego. No to wydaje mi się, że to przynosi oczyszczenie, sztuka, tak dosyć patetycznie mówiąc. To tylko jedno zdanie na temat, o czym jest ten film moim zdaniem. Ale nie uważam, że to było jakieś... Ja uważam, że wtedy, kiedy ten film nabiera takiego surrealistycznego, jakiegoś wyostrzenia, to on był najlepszy. Ja zupełnie nie poczułem się zmęczony tym filmem. Ja się zgadzam i zgadzam się z Robertem, że właśnie surrealizm to jest też dobre słowo w tym, tak mi się wydaje, w tym kontekście, bo my mamy niewiele w tej chwili w polskim kinie tego rodzaju filmów, jeśli by nie liczyć... Nie robi się takich filmów praktycznie. Trochę się robi. Czasami one są pokazywane, są etiudy studenckie często. Okej, ale to wiesz, tak mówimy w kategorii filmu pełnometrażowego, który trafia do dystrybucji... No to tylko właśnie jako Daszelc, to ostatnie filmy. No. Ale się też jest jakiś mianownik, jakiś część pomiędzy jej drugim filmem, a tym filmem, między Monumentem. A wcześniej to też mi się wydaje, że to tylko starzy mistrzowie, czyli ostatni film Królikiewicza, który był fantastyczny moim zdaniem, i też fantastyczny moim zdaniem film Skolimowskiego. Czyli to stara gwardia jednak postawiła na jakieś takie na kino psychodeliczno-impresyjne, powiedział tam, to ujął, czy też surrealistyczne. I to mi się strasznie podoba właśnie też w tym filmie. Jeszcze chciałbym się podzielić jedną refleksją z Państwem. To znaczy, ja nie wiem, czy to jest film ale jedną z tych rzeczy, którą widzę w filmie, jest niezrozumienie siebie nawzajem. Tych bohaterów na poziomie rozmowy, rozmowy pomiędzy nimi, ale też zapominanych kodów kulturowych. To stoi kto? I to parę osób pyta, wymienione jest jakieś nazwisko i zobaczcie, że wcale nie tylko te osoby, po których w tym filmie od razu spodziewalibyśmy się, że powiedzą, że przyznają się do takiej niewiedzy.
bardzo wiele takich znak czasów, poziomów niezrozumienia. Ale zwodniczy był sam początek. Ta lista obecności zwiastowała jakiś zupełnie taki realistyczny, zwykły film. Kiedy widziałem ich realistycznie znudzone miny, to wyglądało jak początek zwykłej lekcji z takiego filmu, jaki wiele oglądaliśmy, prawda? Polska Szkoła się pojawia. No, ja mam akurat, co powiedziałeś w szkole, że to nie jest jeden do jednego, ja mam tak anegdotycznie, bo musiał przynajmniej historię jednego pacjenta, już nie ucznia, a wcześniej ucznia, który mówił, po co ja mam chodzić do szkoły, szkoła mi nie daje żadnych skillsów, tak? Anno Domini 2018, tak? Szkoła mi nie daje żadnych skillsów. Zarabiam więcej hajsu w necie niż moi staży, a oni mnie wysyłają do szkoły. Niż moi nauczyciele. Tak? W związku z tym jakby ja tam tracę czas. Z drugiej strony no. Wczoraj w Łodzi paradowała dziewczyna w ramach strajku klimatycznego z takim na kartonie napisanym plakatem: dlaczego każecie nam się uczyć, skoro nie słuchacie uczonych. I ja mam jako wykładowca akademicki, ale też człowiek znający nauczycieli szkolnych i znający też zarówno studentów, jak i uczniów, spotykających ich, czy wcale nie tylko podczas hospitacji, mam dosyć często możliwość rozmawiania z ludźmi różnymi, choćby podczas tych demonstracji ulicznych i wbrew pozorom to są różne pokolenia. Ja słyszę różne bardzo krzepiące historie. Na pewno. I wydaje mi się, że właśnie, ze szkół, tak, jak najbardziej. I cała uroda historii polega na tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć następnego rozdziału. Ten film troszeczkę pod względem historycznym, ale mówię, to nie jest film o historii. Historia jest tutaj pokazana jako, czy rzeczywistość jest publiczna, jest pokazana jako pewne zagrożenie, wyostrzenie pewnych trendów. Wcale nie wiem, jaki będzie następny rozdział, jeśli chodzi o obecnych 16-18 lat. Ty mówisz o też jakby klucz wejścia trochę, bo tu mówisz o perspektywie młodzieży, z którą spotykasz się w ramach środowiska edukacyjnego, tak? Ja mówię o sytuacji, w której ktoś trafia do gabinetu psychoterapeutycznego, więc ten klucz wejścia jest też jest inny. No, jak ktoś czuje się z różnych powodów szczęśliwy, to idzie do kina z przyjaciółmi na spotkanie, a nie trafię do gabinetu, tak? Więc jakby mówię o takim kontekście. A też zadać pytanie publiczności o skandalozę dla skandalozy, ale nie wiem, czy my możemy też się ustosunkować do swojego pytania, bo masz już, powiedziesz, masz odpowiedź, tak? Nie, ja się zastanawiam. Masz jakąś opinię na ten temat? Bo ja mam. Nie wiem, czy to masz. Ja mam taką, że tu było wszystko przemyślane. I że to jakkolwiek to może Państwo widzieliście, wydawać się przytłaczające, może trochę za długie, jest dużo kontekstów, to jest taka ornamentyka wszystkich z mojego punktu widzenia zastosowań filmowych i obrazowych, że ja nie widzę tam przestrzeni dla skandalu dla skandalu, tym bardziej, że myślę sobie trochę czując jakoś panów Żuławskich, jeśli dobrze to jakoś intuicyjnie czuję, że to są artyści, którzy tworzą sztukę, a sztuka nie jest tworzeniem skandalu dla skandalu. Założeniu. Ona może się nie wpisywać w jakieś kryteria poznawcze, możemy czegoś nie rozumieć, nie mieć kontekstu, to może się nie wpisywać w naszą estetykę. Natomiast jakoś nie mam przekonania, że prawdziwa sztuka jest robieniem skandalu dla skandalu. Pewnie przy twórczości Andrzeja Żuławskiego można byłoby sobie postawić pytanie o granice, prawda? Wolności w sztuce. Myślę, że to jest konflikt, żony, tak, tak, gdzieś pomiędzy. Jakimś, uproszczę bardzo to teraz powiem, to jest duża klisza, zdaję sobie z tego sprawę, ale gdzieś jak jakiś konflikt taki filozoficzny pomiędzy konserwatywnym a liberalnym podejściem do pewnych spraw, tak? Dla mnie w sztuce tworzenie granic sztuki jest budowaniem paradoksu samego w sobie. No, sztuka ma być wolna, nie chcę powiedzieć, musi być wolna, tak? Tylko już musi dać jakiś nakaz. Tylko, że pytanie o granice zawsze się pojawi. No, ale ja wiem o tym, ja to jest idealistyczne podejście. I to wcale nie tylko ze strony konserwatystów. Jasne. No dobrze, myślę, że będziemy chyba powoli puentować. Czy Państwo chcielibyście jeszcze właśnie dodać? Być może w trakcie naszej rozmowy pojawiły się jakieś przemyślenia, tudzież jeszcze refleksje, którymi chcecie się Państwo podzielić. To ja zadam takie pytanie, które czasem przy takich filmach artystycznych zadaję.
Czy polecilibyście, z pierwszych dwóch pytań, czy zachęcilibyście, polecilibyście swojemu środowisku, jakichś przyjaciół, znajomych, obejrzenie Mowy Ptaków? Może w roku. Może w roku? Okej, to już jest jakaś odpowiedź, dobra. Myślę, że bardzo, bardzo wąskie grono odbiorców, ja trochę tak celowo rozbrałem się z tym, że czy dalej, tak? W Polsce bardzo wąskie grono inteligencji, ludzi trochę większej jakiejś wrażliwości. Mnogość interpretacji, co zrozumiałem się, wracając do tych szarż. Myślę, dla mnie ja postrzegam obu żuławskich jako to było ich sposób wyrazu. Nie wiem, wcześniejsze filmy, filmy nawet Saberego, tak, one były szarżą, były szarżą scenariuszowo. Tutaj, no dobra, ten oto on jest poszarkowany, on jest jakiś tam szczępkowy scenariusz, przy czym gry aktorskiej, szarżą dźwiękową, montażową, operowania kamerą, więc to jest bardziej jako tam, nie, po prostu kontynuacja z tym sposobem wyrażania. A nie jako brawura artystyczna i tak, z pewnego stylu języka, tak? Tak, kontynuacji filmowego. Swojego stylu i ojca, a nie jako po prostu przyciągnięcia takiej uwagi. Tak, przywalenia na przywalenia, patowania. Tak, też jakbyś to podobnie jak pan odbiera. Znaczy ja bym polecił go jak największej liczbie osób, choćby z tego względu, że im więcej ten film zarobi, tym większe szanse będzie miał potem Ksawery, żeby nakręcić swój nowy film. A poza tym to jest chyba świetny producent, tak? Nie wiem, czy to jest ten sam producent, który zrobił film z Jagodą Szelc, ten ostatni. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że nie. Nie. No nieważne, ale abstrahując od tego, to ja też nie czuję tej hermetyczności. Ja myślę, że jeżeli film jest hermetyczny, to nie znaczy od razu, że musi być zły. Znaczy, że musi być film uniwersalny, żeby był dobry, albo żeby był komunikatywny. Nie musi tak wcale być, więc. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna dość niezwykła cecha. Nie tylko naszego społeczeństwa. My się w ogóle w ciągu ostatnich lat narastająco biczujemy, że należymy do bańki, takiej bańki, innej bańki. Wszędzie słyszę o bańkach. My tu jesteśmy w bańce, ludzie, którzy przyszli na seans psychologiczny. Znaczy, ale my jesteśmy w kinie offowym i zdaje się, w kinach offowych też chodziło o to, że spotykamy się w niekoniecznie wielkim gronie i zupełnie nam to nie przeszkadza. Natomiast to, co jest dla mnie niezwykłą cechą, także i naszego społeczeństwa, co widziałem wielokrotnie i to nie jest jakaś tam moja wypowiedź uogólniona, jakiś postulat odnośnie do życia społecznego, tylko ja widziałem przykłady. Czasami zupełnie nieoczekiwane rzeczy, które powiedzielibyśmy są wystylizowane, artystowskie, wysmakowane, nie mają w ogóle możliwości przebicia się do przeciętnego, prostego polskiego everymana, obojętnie jak go definiujemy go każdy sobie trochę inaczej. Widziałem, jak tego rodzaju produkcje niszowe zaczynają rezonować wśród pojedynczych ludzi w zupełnie niespodziewanych miejscach i zupełnie niespodziewanych, poza tym posiadających zupełnie odmienne fascynacje. Nie wiem, jak wielu Polaków kupi sobie ten film na Blu-ray albo na DVD, żeby go mieć w domu i wracać do niego. Miłośnicy kina pewnie, albo miłośnicy filmów jednego bądź drugiego Żuławskiego. Natomiast to jest bardzo dobrze, że takie filmy w Polsce powstają. To jest naprawdę radosna okoliczność, że takie filmy wciąż w Polsce powstają, a że ja nawet nie chcę tego zestawiać, bo można by w prosty sposób powiedzieć, tak jak w ostatnim miesiącu toczyły się dyskusje, choćby i na Igrzyskach Wolności, ale nie tylko, w wielu miejscach takich publicznych, na styku polityki i kultury, o dwóch filmach właściwie, o trzech. O tym, który został teraz wycofany z festiwalu. Ale wrócono. I o Solid Gold. No i o polityce. Ja nawet nie chciałbym ich zestawiać. Znaczy, każdy z nich jest tak kompletnie odmienny. Może tamte dwa bardziej pasują do siebie pewną próbą opisania politycznej rzeczywistości jeden do jednego, przemacerowanej przez poglądy, estetykę reżysera. Ale
sam fakt, że o takich filmach się mówi, które poruszają się gdzieś na styku polskiego życia publicznego i kulturalnego, to chyba także dobrze. No, choć wrzuciłeś tak do jednego garnka tutaj zupełnie trzy. Właśnie o to mi chodziło, żeby ich nie wrzucać, tak? To znaczy, powiedziałem, zdaje mi się, że to powiedziałem, chyba że to w mojej głowie tylko rozumiało, że nie chcę ich zostawiać, tak? Ale akurat tak się złożyło, że o tych trzech filmach dyskutowano w polskiej sferze publicznej, no i jednak to jest kino angażé, to jest kino zaangażowane w sprawy publiczne, bo ten film jest kinem zaangażowanym. Na inną dyskusję myślę, że jakbyśmy mieli porozmawiać sobie po polityce, to miałbym inne zdanie na ten temat. Raczej jest to produkt zbadany i napisany pod zapotrzebowanie rynku, do którego dokładana jest pewna ideologia, budować pewną wartość, a tu mamy kino artystyczne. Natomiast no, dyskusja jak najbardziej właśnie na tym polega. Ja myślę, że to jest dobra puenta, czyli to jest radosny moment, że takie filmy powstają, tak? Niezależnie od różnicy zdań i odbioru. I radosny moment, że możemy się spotkać w kinie Bodo i o filmie porozmawiać. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście, że zostaliście też po seansie, żeby z nami porozmawiać. Naszym gościem dzisiaj był dr Andrzej Kompa. Andrzeja do... Tak. A Państwa 27 października na Dziurę w głowie nowy film Bartłomieja Topy. Dziękujemy.